Pokój dobro? Pokój dobro. Powiemy sobie troszeczkę o łasce wiary, przepraszam, bo mamy pajęczynkę, widzę tutaj na... Jeszcze raz. Zaczynam. Pokój dobro? Pokój dobro. Powiemy sobie dzisiaj o łasce wiary. Jak to jest z tą łaską? Że skoro wiara jest łaską, to znaczy, że jeden wierzy, a drugi nie, bo ktoś mógł tą łaskę dostać, łaskę wiary, a nie. Jakby Pan Bóg z łaski komuś daru wiary udziela, a komuś może nie udzielić i ktoś nie wierzy. I to jest niesprawiedliwe. Czuję się usprawiedliwiony, bo skoro łaski nie otrzymał, no to nie potrzebuje wierzyć i łaski tak dalej. Bez. Łaski bez. Bez łaski. No i znowu trzeba wyjść od fundamentalnej sprawy, a mianowicie, że wiara... To wyjdźmy. To dziękuję bardzo. Że wiara jest wpisana w naturę człowieka. Zwróćcie uwagę, że całe nasze życie opiera się właściwie na wierze. Na wierze tak naturalnej, międzyludzkiej. Wchodzimy do pokoju, przełączamy przełącznik i wierzymy, że się zapali światło, tak? Mamy nawet potem przekonanie. Przyciskamy pilot, no i wierzymy, że telewizor się włączy. A czasami trzeba to sprawdzić. Mama mówi, nie dotykaj, bo się poparzysz. No, ale potem jak już sprawdzisz, to wierzysz mamie. No. No, ale dlaczego mamie wierzysz? Bo się przekonałeś. Bo się przekonałeś, bo mama ma autorytet i je posłuchałeś. A więc my przechodzimy na tym poziomie wiary naturalnej do takiego zaufania drugiemu. To znaczy ja ufam, że konstruktorzy telewizora tak go skonstruowali, że jak ja nacisnę pilot, to on się włączy. Jak nacisnę, że nie wybuchnie. Że nie wybuchnie na przykład. Jak czerwony przycisk nacisnę. Tak. A więc wiara opiera się na zaufaniu. Ona prowadzi do zaufania albo wypływa z zaufania. I teraz jeżeli te relacje takie naturalne przeniesiemy na sprawę tej wiary nadprzyrodzonej, no to również nasza wiara nadprzyrodzona, czy wiara religijna opiera się na autorytecie. Autorytecie kogo? Autorytecie samego Pana Boga. No. To, bo chciałem właśnie to powiedzieć, że to jest genialna sprawa, ponieważ my naszą wiarę nie opieramy na opowiadaniu kogoś, to znaczy kto nigdy nie doświadczył Boga, tylko w wierze katolickiej, w chrześcijaństwie, Bóg sam się objawił i powiedział, jak mamy wierzyć. To jest właśnie ten raz kwestia Starego Testamentu, kiedy Bóg objawia się Mojżeszowi, sam pewną prawdę o sobie przekazuje, ale mało tego, w Nowym Testamencie przychodzi Bóg i On objawia prawdę o sobie, o Trójcy Świętej, o życiu nadprzyrodzonym, o życiu wiecznym. To jest ten autorytet, który stoi za nawet naszą wiedzą o Panu Bogu, jest już chyba, już nie może być większy, bo to Bóg sam mówi o sobie. Tak, bo wielokrotnie... To jest różne wiarygodność sposoby, tak. Przekazu. I teraz my powiedzmy, wierzymy dzięki temu, że usłyszeliśmy o Panu Bogu. O tym Panu Bogu opowiadali nam katecheci, opowiadali nam księża, rodzice nasi, prawda? Możemy powiedzieć, że to jest tak zwana... Ja jeszcze oglądałem odcinki bez sloganu. A no. Ale to jest wiara z drugiej ręki. No właśnie, wiara z drugiej ręki, czyli ja dzięki temu, że ktoś już doświadczył Pana Boga, prawda, że ktoś jest w jakiejś łączności, w jakiejś głębokiej komunii z Nim, mówi nam o Bogu i chce w ten sposób mnie zachęcić, żebym ja też do takiego doświadczenia doszedł. I teraz ja zaczynam poszukiwać Pana Boga, zaczynam pytać, zaczynam czytać i od tej wiary z drugiej ręki przechodzę do wiary z pierwszej ręki, tak to nazwijmy. Czyli do mojego doświadczenia. Czyli do mojego osobistego doświadczenia Pana Boga. I tej drogi nikt z nas nie jest pozbawiony. Tej drogi przejścia od wiary właśnie tej z drugiej ręki. Bo trudno powiedzieć, że żyje chociażby w Polsce czy w Europie człowiek, który nie słyszał o Piśmie Świętym, który nie słyszał o Panu Jezusie. Ja rozumiem to w ten sposób, że każdy może przejść z doświadczenia wiary drugiej osoby do doświadczenia wiary samego siebie, czyli z drugiej ręki do pierwszej. To jest jakby w możliwości każdego. Tak, to jest właśnie ta łaska taka uprzedzająca, którą Pan Bóg udziela każdemu człowiekowi. Czyli wiara jest łaską, czyli każdy ma łaskę każdy ma łaskę przejścia z drugiej ręki do pierwszej, o to chodzi. Nazwijmy to tak bardzo obrazowo. Czyli każdy ma tę łaskę od Boga, łaskę uprzedzającą, że może do poznania z drugiej ręki do pierwszej prawdy o Bogu dojść. A winą człowieka jest to, i to jest jego wina, że on się na tę łaskę potrafi zamknąć.
prawda, że nie chce poszukiwać, że mówi, to ja nie chcę, te wartości mnie nie dotyczą, że to jest nie do przyjęcia, prawda, i on sam na tę łaskę, którą mógłby od Boga otrzymać, zamyka się. Się zamyka. I teraz jaka jest zależność? Zależność jest taka, że im bardziej zbliżamy się do Pana Boga, tak to można obrazowo znowu powiedzieć, tym bardziej ta łaska w nas jest zdynamizowana, tym bardziej jest obfita. To tak samo jak zbliżamy się do, na przykład do pieca albo do ognia, prawda? Im bliżej jesteśmy, tym czujemy większą temperaturę, tym jest cieplej. Nie? Podobnie jest chyba z takim doświadczeniem Pana Boga. Im bardziej Go poszukujemy, im bardziej się do Niego zbliżamy, tym więcej tej łaski, tego dobra od Niego otrzymujemy. To tak myślę, że obrazowo można w ten sposób to powiedzieć. Bardzo chciałbym coś dodać, ale nie wiem co. W tych pięknych okolicznościach przyrody. Ale to też jest bardzo budujące, co ojciec powiedział. Tak. Uważam. Pokój i dobro. Pokój i dobro.